Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będzie królowała polska reprezentacja. Rozpoczęła się walka o mundial. Czesław Michniewicz w Lidze Narodów będzie testował, będzie sprawdzał różnych piłkarzy. A w dzisiejszym odcinku zadam Wam następujące pytanie. Czy w polskiej reprezentacji powinni grać piłkarze, którzy nie grają regularnie w klubie? Jeżeli chodzi o piłkarzy, których powołał Czesław Michniewicz, na 39 sześciu piłkarzy ma problemy. Powiem Wam szczerze, jakie ja mam zdanie. Uważam, że jednak kadrze nie powinni grać piłkarze, którzy nie grają regularnie w swoich klubach. Okej, można takich piłkarzy powołać na jedno zgrupowanie, ale jeśli w tej dłuższej perspektywie, powiedzmy przez pół roku, nie będą grać w klubie, to uważam, że taki piłkarz nie powinien być powoływany do reprezentacji, ponieważ w pewnym momencie takiemu zawodnikowi będzie brakowało ogrania. Są wyjątki. Jakub Błaszczykowski, pamiętacie, przed Euro 2016 roku nie grał w Wolfsburgu regularnie, ale pod batutą świętej pamięci profesora, z którym tym profesorem Orest Lęczyk trenował i później Waldemar Fornali do dzisiejszego dnia właśnie korzysta z tych metod, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, i także Jerzy Brzęczek z tych metod korzystał. I pamiętacie, Jakub Błaszczykowski był wtedy w fenomenalnej formie. Oczywiście są wyjątki. Póki te zdrowie Jakuba Błaszczykowskiego dopisywało, no to on grał, był w fenomenalnej formie. Ale są też takie przypadki, pamiętacie, Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki, który nie grał regularnie w barwach West Bromwich Albion w Championship, przyjechał na zgrupowanie do Paulo Sousy, zawodził. Czy też kiedyś w poprzednim czasie, w tych czasach, kiedy trenerem polskiej reprezentacji był Paweł Janes. Pamiętacie Kamila Kosowskiego czy Sebastiana Mile? Ci piłkarze, którzy gdy Kamil Kosowski grał regularnie w Wiśle Kraków, no to grał, asystował, strzelał gole, potrafił dryblować, obrońcy nie byli w stanie go doścignąć, grał fenomenalnie, ale kiedy już przeniósł się do Kaiserslautern, to pamiętacie, że był bez formy w dłuższej perspektywie, a jeżeli chodzi o ten potencjał, nasza kadra, no nie było potencjalnych następców, żeby go zastąpić. Sebastian Mila, grający w Groklinie, no był panem piłkarzem, ale już nie grający w Austrii Wiedeń, no to zawodził. Kolejny przykład, no to za czasów Leo Benhakera, Grzegorz Bronowicki, czy także Radosław Matusiak, który nie grał w Palermo, w Herenwem i później właśnie w kadrze już zawodził, no bo w pewnym momencie na Euro nie pojechał, bo już mu brakowało takiego rozegrania, takiego, gdy piłkarz jest w pełni gazie, tak jak Robert Lewandowski, gra mecz za meczem i ma tą serię i czuje się w formie. Ja sam po sobie, sam tak czułem nieraz grając w piłkę nożną czy w koszykówkę, jak byłem w tym treningu, grałem regularnie, no to już miałem takie mecze, że wychodziłem, rzucałem, a wystarczyło drobna kontuzja, no to jednak 2 miesiące potrzebowałem, żeby dojść do tej formy. I tak samo jest w tym zawodowym futbolu, zdarzają się takie przypadki, więc tak jak właśnie Wam tu podkreślam, w krótkiej perspektywie, czyli na jedno zgrupowanie piłkarz nie gra, dostaje szansę, okej, ale już takiej dłuższej i nie. I właśnie Czesław Michniewicz tych piłkarzy, których powołał, tym sześciu, zakomunikował im, że to jest takie, jakbym powiedział, powołanie na zachętę, że gdyby to nie była Liga Narodów, tylko mecz eliminacyjny, to Czesław Michniewicz na spotkaniu z dziennikarzami zakomunikował, że tych piłkarzy by nie powołał. I tak właśnie Bartłomiej Drągowski, Tomasz Kędziora, Sebastian Walkiewicz, Kamil Juźwiak, Karolin Linety i Przemysław Płacheta. To jest właśnie tych sześciu piłkarzy, którzy w ostatnim półroczu grali bardzo mało. Jeżeli chodzi o Bartłomieja Drągowskiego, on rozegrał w tym sezonie 9 spotkań. No to nieudany sezon w wykonaniu tego byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. W Fiorentynie to albo grał, później miał tą kontuzję, później notował błędy, nie był faworytem trenera, ale na szczęście dobrze, że dziennikarz Myczyki.pl Włodarczyk właśnie wspomina o tym, że lada chwila będzie transfer dopinany i Drągowski przeniesie się do byłego klubu Artura Boruca. To dobrze, bo jeżeli chodzi o bramkarzy, to w tym momencie jednego problemu nie mamy, bo Szczęsny, Skorupski grają regularnie
plus do tego Grabara, ale właśnie Czesław Michniewicz zaznaczył, że jeżeli Drągowski chce być dalej powoływany i chce się liczyć w walce o Mundial, no to musi jednak grać regularnie. Tomasz Kędziora, tutaj jest podobny przypadek, do tego piłkarza ja się nie martwię, moi drodzy, no bo to jest zaskoczenie, że jednak były zawodnik Dynama Kijów, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, gra w barwach mistrza Polski, rozegrał tylko 5 spotkań, a gdy przychodził do Poznania, wydawało się, że będzie grał regularnie, ale Tomasz Kędziora najprawdopodobniej odejdzie z Lecha, właśnie trafi do jakiegoś zagranicznego klubu, będzie regularnie grał, więc spokojnie powalczy o wyjazd na Mundial, więc Kędziora to tutaj, jak już tu wam wymieniałem tych piłkarzy, no to stwierdziłem, że wypada go właśnie tutaj dodać. Ale jeżeli chodzi o Sebastiana Walukiewicza, Linetiego i Juźwiaka, to tym trzem piłkarzom właśnie Czesław Michniewicz zakomunikował, że są powołani na zachętę, dostają szansę, chce się im przyjrzeć, bo to są piłkarze, którzy mają potencjał. Grając regularnie w klubie, mogą tej reprezentacji pomóc, ale jeśli nie będą grać w klubie, biorąc pod uwagę, że ta nasza kadra jest szeroka, że Czesław Michniewicz ma na oku około 50 zawodników, także że w środku pola jest ta duża rywalizacja, także jeżeli chodzi o środek defensywy, no to ci piłkarze, jeśli chcą się liczyć i marzą o tym, żeby wyjechać na Mundial, no to muszą zmienić klub. I właśnie ten Sebastian Walukiewicz, który w Calgary rozegrał ogólnie 8 spotkań w przeciągu właśnie tego całego roku, ale mało grał, a tak jak często mawiał Adam Nawałka, że zawodnik skrzydłowy, pomocnik wystarczy jak wejdzie na 15-20 minut i jest w tej regularnej grze, a jednak na przykład Adam Nawałka wyznał taką zasadę, że obrońca to jest taka pozycja na boisku, że jednak defensor musi grać regularnie, no bo gdy obrońca nie gra, no to brakuje mu tego czucia piłki, tego wyczucia między pozycjami, czyli nieraz Pazdan mówił o tym, wchodził w taką fazę, że po prostu mentalną i jak był w formie, no to widzieliście, że wykonywał w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie ślizg i te interwencje były perfekcyjne i przede wszystkim skuteczne, a obrońca, który właśnie nie gra regularnie, no to popełnia błędy, nie jest pewny swojej dyspozycji. Także spóźnia się i to jest ważne na takim poziomie reprezentacyjnym, bo gdy grasz w reprezentacji, no to jeden błąd to już jest o jeden właśnie błąd za dużo. To może poskutkować na przykład czerwoną kartką albo straconą bramką. No i właśnie Sebastian Walukiewicz jest dla mnie, tak jak wam wspominałem w poprzednich materiałach, jest to taki piłkarz, który ma potencjał. Dla mnie to jest potencjalny następca Kamila Glika. A taki obrońca w nowoczesnym stylu, który potrafi wyprowadzić piłkę. Akurat to jest też taki piłkarz, który ma taką mentalność, że na treningach nie ma układu nerwowego, potrafi znieść presję bez względu przeciwko jakiej drużynie gra. Jest to bardzo dobry zawodnik zresztą w kadrze Jerzego Brzęczka i poprzedniej Lidze Narodów. Pokazał to, że może być godnym zastępcą Bednarka albo następcą Glika, więc właśnie Walukiewicz powinien zmienić ten klub. Podobnie sytuacja wygląda z Karolem Linetti, który ma fatalne te ostatnie pół roku w barwach właśnie w Torino. W Lidze Włoskiej rozegrał tylko 3 spotkania. To jest taki piłkarz, który ma potencjał. Zresztą pamiętacie, pokazał to na poprzednim Euro, gdy Sousa na niego stawiał, czy też w tej początkowej fazie u Adama Nawałki. Pamiętacie, jak w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2018 roku, w tych eliminacjach do Rosji Linety grał w większości spotkań w kadrze Nawałki. No i Czesław Michniewicz liczy na tego piłkarza i zaznaczył, że powinien zmienić klub. I właśnie mam takie zdanie, że ci wszyscy piłkarze
powinni zmienić klub i grać regularnie, jeśli myślą w kadrze. To tak na krótką metę jest to dobre rozwiązanie, bo to jest fajne, że właśnie Czesław Michniewicz pomaga tym piłkarzy, powołuje ich, zresztą nawet zaznaczył to na konferencji, znaczy na tym spotkaniu z dziennikarzami, powiedział, że tych piłkarzy powołuje, wyciąga do nich pomocną dłoń i dzięki temu, że ci piłkarze zagrają w tych spotkaniach, będą mogli się pokazać potencjalnym pracodawcom i zmienić klub. Przemysław Płacheta, no mam nadzieję, że właśnie Płacheta niekoniecznie musi zmieniać klub, bo jednak ta Premier League na ten moment okazała się dla niego za mocna. No właśnie Norwich spadło, mam nadzieję, że w tym Championship będzie grał regularnie. Pamiętacie, poprzednim razem właśnie Płacheta grał w Championship tam częściej. W ostatnim czasie były zawodnik Śląska Wrocław, no dwa razy chorował na COVID, później miał komplikacje, zresztą w jednym z wywiadów na kanale Łączy Nas Piłka o tym wspominał, że nie czuł się dobrze, to też w pewnym sensie wpłynęło na jego dyspozycję i rywalizację o pierwszy skład w barwach Norwich, bo wiadomo, że Premier League to jest najlepsza liga na świecie i tam, żeby zasuwać od pola karnego to do drugiego, to trzeba mieć końskie zdrowie, kolokwialnie mówiąc. Trzeba być w formie, no, a jak się nie jest w formie, no to przegrywa się właśnie rywalizację. Biorąc pod uwagę, że na skrzydle no nie mamy takiego kłopotu bogactwa, jak kiedyś, gdy grał Błaszczykowski, Grosicki, był Wszołek, Pawłowski, kiedy właśnie dziennikarz Roman Kołtoń mówił, że Polska skrzydłowymi stoi, tam można było wtedy Waldemar Sobota, można było tych skrzydłowych wymienić z 10-11, którzy mieli potencjał, żeby grać w reprezentacji. Teraz tak to nie wygląda. Na dobrą sprawę, jeżeli myślimy o skrzydłowych, no na ten moment Grosicki w formie, Kamiński, wam właśnie opowiadałem, jeszcze bym dodał właśnie Frankowskiego, Michalak, no i potem, i no Zalewski, ale potem się już zaczyna problem, no nie my 12-10 potencjalnych skrzydłowych, więc Przemysław Płacheta jest taki piłkarz, to dobrze nieraz właśnie mówił Paulo Sousa, odwołam się do Portugalczyka, były trener polskiej reprezentacji, nieraz właśnie mówił, że Płacheta wtedy również nie grał w Premier League regularnie, ale mówił, że powołuje Płachetę z Premier League, czy właśnie, czy Linnetego powołuje, czy innych piłkarzy powołuje z uwagi na to, że oni są, mają pewien potencjał, grają w tych ligach topowych 5, potrafią grać na szybkiej intensywności i to też jest ważne, że to mi się podoba, bo bywały takie czasy, że po prostu selekcjonerzy inni rezygnowali nagle z piłkarzy, nie powoływali ich, bo nie, bo mówili, że się obrazili, że im ten piłkarz nie pasuje do koncepcji. Franciszek Smuda często właśnie tak mówił o danych piłkarzach, a tutaj Czesław Michniewicz zupełnie inaczej postępuje. Powołał 39 zawodników. Ogólnie powiedział na tym spotkaniu z dziennikarzami, że w jego orbicie zainteresowanie jest 50 zawodników, 8, którzy wypadli z różnych względów. W poprzednim materiale wam opowiadałem, dlaczego ci piłkarze wypadli, jak Heli przez kontuzję, Rybus z uwagi na te swoje na sprawy prywatne, o których wam już opowiadałem, Salomon i tak dalej, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że Czesław Michniewicz ma kilku utalentowanych piłkarzy z pierwszej ligi na oku, młodych zawodników, więc jest rywalizacja i każdy ten piłkarz, który tu wam wymieniłem, ma potencjał i ma szansę znaleźć się w tej kadrze na Mundial w Katarze, ale żeby samemu nie zrezygnować, nie poddać się bez walki, no jednak ci piłkarze po prostu muszą zacząć grać regularnie. Ciekaw jestem waszej opinii. Czy, jak wy sądzicie, czy piłkarze, którzy nie grają regularnie w klubie, powinni być powoływani do reprezentacji? Na krótką metę ja uważam, że tak, ale już w takiej dłuższej perspektywie nie, bo to właśnie przez wiele lat bym powiedział, to był pewnego rodzaju rak polskiej piłki. Pamiętacie te czasy Jerzego Engela, gdy właśnie Tomasz Iwan stracił miejsce w klubie, był powoływany, brakowało tego jego formy. Kolejni ci piłkarze z kadry, z tych ważniejszych pozycji tracili miejsce.
Później jednak brakowało tej formy. Następnie w kadrze Pawła Janasa, Smolarek, także jeszcze do tego Kosowski, Mila, czyli ci kluczowi zawodnicy w pewnym momencie tracili formę i na krótką metę ten Kosowski potrafił dać dobrą zmianę, robił liczby w eliminacjach, ale po tym jak nie grał w Kaiserslautern na Mistrzostwach Świata, w pewnym momencie Paweł Janas bał się Kosowskiego wystawić, w pewnym momencie odwracał się tak na ławkę, spoglądał, drapał się po głowie i zastanawiał się, kogo tutaj wpuścić. No, bał się Mile wpuścić na boisko. Był tam też jeszcze Piotr Giza, co też było dla mnie wtedy, dziwiło mnie, że były zawodnik Krakowi, nie wiem czy pamiętacie tego byłego zawodnika Legii Warszawa, to był playmaker, niesamowity pas, zawodnik, który niestety w Legii Warszawa nie sprawdził się, bo jakby no, psychicznie się spalił w Warszawie jakoś, no czasem bywa tak, że dani piłkarze w Warszawie nie radzą sobie, ale no właśnie, o tym mówię, że ci piłkarze jak Mila Kosowski, nie grając regularnie w klubie, w pewnym momencie na dłuższą metę zawodzili. Później nastąpił taki czas, że tak samo było Leo Behakera, w pewnym momencie Matusiak, Bronowicki, Golański przestali grać w klubie i w pewnym momencie jednak zawodzili, brakowało tego ogrania, bo zawodnik w formie gra regularnie, jest pewny siebie i nie zastanawia się nad tym, no bo w pewnym momencie jednak, tak jak wam tutaj mówię, na wysokim poziomie, no to jednak ten brak ogrania, brak regularnej gry wychodzi w tym decydującym momencie. Często polska reprezentacja właśnie przez takie błędy, przez to, że piłkarze nie grający w klubie byli powoływani, ciągnięci przez niektórych selekcjonerów. Paweł Janas mówił, nieraz spotykał się z dziennikarzami. Pamiętam właśnie, jak redaktor Mateusz Borek, redaktor Roman Kołtoń mówili, spotykali się z Pawłem Janasem przed Mundialem w 2006 roku i tak właśnie mówił: no kogo mam powołać? No kogo za Kosowskiego? No kogo za Mile? No nie ma kogo powołać. A później się pojawił Leo Behaker i potrafił postawić na Gargułę, na Matusiaka, na Bronowickiego, na Golańskiego, Wawrzyniaka. No wielu piłkarzy wykrował. Z drugiej strony no nie powoływał Broszka Zieńczuka. No nieraz jest tak, że niektórzy selekcjonerzy na niektórych piłkarzy nie stawiają, nie wiadomo z jakich powodów. No to takie prawo jest selekcjonera. I do czego właśnie zmierzam? No historia pokazała, że jednak dani piłki są wyjątki. No, tak jak wam opowiadałem, że Błaszczykowski potrafił, prawda, grać. Był też taki nawet czas, że Jacek Krzynówek i także u Leo Behakera nie grał w klubie, w Bayerze Leverkusen, w Wolfsburgu, u tego Magata, ale potem na kadrę przyjeżdżał i dawał gole, zagrywał piękne asysty, ale to były wyjątki. Ja jestem takiego zdania, że jednak piłkarze powinni grać regularnie w klubie. Na szczęście teraz, jak się spojrzy na tą listę, na tych 39 piłkarzy, wiadomo, że to jest teraz taki test mecz, że Czesław Michniewicz będzie testował piłkarzy, ale to tak, to mi się podoba, że potrafi to powiedzieć tym piłkarzom, zaznaczyć: powołuję was teraz, daję wam szansę. To jest jakby powołanie na zachętę, bo Czesław Michniewicz powiedział o tym, że gdyby to było spotkanie eliminacyjne, to ci piłkarze by nie dostali powołania. Na przykład u poprzednich selekcjonerów tego brakowało, bo właśnie ci trenerzy byli niewolnikami tych zawodników, bo ich powoływali, mówili, że to na chwilę, że to wyjątkowa sytuacja. Potem mówili dziennikarzom, że nie, już jeśli dalej ich sytuacja klubowa się nie zmieni, to nie będą ich powoływać, a i tak jedno mówili, a co innego robili. A teraz sytuacja wygląda tak i to mi się podoba właśnie. Czesław Michniewicz, popatrzcie na tego trenera, wyciąga wnioski, nie popełnia na razie tych błędów, które popełniali jego poprzednicy. Tak na dobrą sprawę, gdy spojrzymy na jego powołania poprzednie i teraz, no to powołuje wszystkich najlepszych zawodników, których ma do dyspozycji. Zawsze można byłoby się do dwóch, trzech nazwisk przyczepić, ale nie ma takich kontrowersji. Najlepsi z najlepszych są w kadrze. Jeśli ich nie ma, to z uwagi na kontuzję lub inne jakieś
inne sytuacje życiowe i daje wszystkim szansę. Nie skreśla tych piłkarzy z uwagi, tak jak wam wspominałem, tą sytuację z Damianem Szymańskim na wywiad, to właśnie wiele razy mi się w działaniach selekcjonerów nie podobało, tak jak za czasów Franciszka Smudy, który szukał pretekstu, żeby skreślić piłkarzy z charakterem, tak jak lubił kiedyś za czasów Widzewa Łódź piłkarzy, którzy mieli charakter, którzy mieli dużo do powiedzenia, byli inteligentni, a w pewnym momencie takich piłkarzy jak Żewłakow, Boruc zaczął skreślać, moi drodzy. To był duży błąd, bo to działało na szkodę reprezentacji. A Czesław Michniewicz właśnie nie popełnia tych błędów, powołuje najlepszych zawodników, także daje szansę, no bo tak jak wam opowiadałem, że byli tacy piłkarze jak właśnie Wichniarek, który nie dostawał szans od wielu selekcjonerów, czy na przykład Sosin, powołany przez Janasa, strzela dwa gole, zostaje skreślony, Saganowski także gra, później szybko jest skreślany. Często bywało tak, że czy Franciszek Smuda powołał tego Boruca, ale zaraz go skreślił. Podobnie było z Leo Benhakerem, także no, powołał Wichniarka, skreślił go. No, często właśnie tak bywało, że ci selekcjonerzy jakby pod publiczkę wysyłali powołania dla danych zawodników, nie odpowiadał ten piłkarz im, na przykład Jerzy Engel Frankowskiego tak skreślił. A Czesław Michniewicz wyciągnął te wnioski, po prostu jeździ, ogląda, rozmawia z tymi piłkarzami. Ja pamiętacie, że Leo Benhaker, także Jerzy Engel w pewnym momencie na początku jeździł, później przestał. Podobna sytuacja wyglądała u Franciszka Smudy, tylko taka, że Franciszek Smuda zamiast jeździć po całej Europie, to tylko ciągle leczył, tak jak Waldemar Fornalik jeździł, czy Jerzy Brzęczek ciągle do Dortmundu albo Monachium. Ci selekcjonerzy jeździli tylko do Roberta Lewandowskiego zamiast po całej Europie. Były trener Legii Warszawa wyciągnął wnioski, pracuje i tak na dobrą sprawę ta praca, często bywa tak, że praca, pracoholizm, analiza w pewnym momencie zaowocowuje, bo szczęściu trzeba pomóc i życie często właśnie tą pracę, którą wykonamy żmudną, oddaje nam. Tak jest i dlatego ja wierzę w ten sukces, mimo tego, że mamy trudną grupę, to jednak Czesław Michniewicz robi wszystko, żeby osiągnąć ten sukces. Jeździ, spotyka się ze wszystkimi ważnymi zawodnikami. Jeżeli jakiś piłkarz prezentuje wysoką formę, to nie rezygnuje z tego piłkarza, jedzie do niego, rozmawia. Przykład Kiwior, zobaczcie, ten zawodnik, który debiutancki sezon za nim, trafił z Ligi Słowackiej do Specji. Tam Thiago Motta zachwycony nim, gra jako typowa szóstka, ale także zdarzały się spotkania, że grał jako obrońca. I pamiętam te czasy, Jerzy Engel czy inni selekcjonerzy po prostu mówili, że mają tych piłkarzy, obserwują, by nawet nie pojechali, a Czesław Michniewicz właśnie dba o te detale, podobnie jak Adam Nawałka dbał o te szczegóły. To mi się podoba. Powołuje 50 zawodników, kilku bramkarzy, kilku zawodników, daje szansę innym tym piłkarzom. Komunikuje już tym zawodnikom, którzy nie grają, że powołuje was, ale jeśli chcecie dalej grać w tej kadrze i chcecie jechać na mundial, zmieńcie kluby. Nie zmieńcie, czy tak jak Bielikowi powiedział, uważam, że League One, trzecia liga angielska, to jest za niski poziom. Jeżeli chcesz dalej grać w reprezentacji, no to zmień ligę, zmień klub. I to mi się podoba, bo u poprzednich selekcjonerów tego brakowało. No okej, powiecie, że Leo Benhaker mówił Matusiakowi, żeby zmienił klub, ale często bywało tak, że jednak selekcjonerzy nie komunikowali tego tym różnym piłkarzom, a były trener Legii Warszawa jako ten detalista, jako zadaniowiec dba o każdy szczegół. No po prostu Czesław Michniewicz jest fanem Ligi Włoskiej, a w Lidze Włoskiej do taktyki przywiązuje się ogromną wagę. Zresztą były trener Legii Warszawa pokazał to, będąc trenerem młodzieżówki, gdzie właśnie taktycznie potrafił te spotkania wygrywać, gdzie właśnie Pestka potrafił wyłączyć Kiezę i innych piłkarzy.
dba o każdy szczegół. No mieliśmy przykład tego w eliminacjach, gdzie właśnie Szwecję wyeliminowaliśmy, potrafiliśmy dobry wynik ze Szkocją osiągnąć. Zresztą nawet piłkarze kadry, starszyzna, Lewandowski, Krychowiak, czyli wszyscy piłkarze podkreślali, że nawet za czasów Sousy ci rywale nie byli tak rozpracowywani, ale i to często właśnie jest ten klucz do sukcesu. Nie tylko jeżdżenie, spotkanie się z piłkarzami, szeroka grupa zawodników, ale także właśnie rozpracowywanie piłkarzy. Ten drobny szczegół może zadecydować, sprawić, że możemy osiągnąć sukces. I po tym, co właśnie Czesław Michniewicz dokonał, czyli wygrał ten ciężki baraż ze Szwecją, to co teraz robi, jak prowadzi tą reprezentację, jeżeli chodzi o tam atmosferę. No można krytykować, że sztab jest ogromny, że 39 zawodników, ale właśnie PZPN zarobiło duże pieniądze, awansując na mundial. Jeśli mamy osiągnąć sukces, to dobrze, że Czesław Michniewicz podobnie robi jak Mancini, bo Mancini też słynął z tego, że tylu zawodników powoływał. Ciężej będzie oczywiście, kiedy przyjdzie ten czas selekcji, bo na mundial pojedzie 26 zawodników. Nawet Czesław Michniewicz zakomunikował jako były bramkarz w przeszłości, że chce na mundial zabrać 4 bramkarzy. No to też wynika pewnie z tego, że też chce się zabezpieczyć na wypadek kontuzji. Jest 2 kroki do przodu, przewiduje, różnie to może być. Ja akurat, jeżeli, no to akurat mnie tutaj 4 bramkarzy, ja bym zabrał jednak 3 bramkarzy grających regularnie. Wolałbym zabrać jakiegoś piłkarza ofensywnego, ale okej, może w takim końcowym rozrachunku 4 bramkarzy przyda się w czasach tych covidowych, różnie może być. Podoba mi się także to, że jeżeli chodzi o tą Ligę Narodów, będzie tych wszystkich zawodników testował. Co prawda nie wszyscy zagrają, no ale wiadomo, jedni będą wyjeżdżać, będą kontuzje. Podsumowując, moi drodzy, jeżeli chodzi, odpowiadając Wam na pytanie, czy piłkarze nie grający w swoich klubach powinni być powoływani do reprezentacji, uważam, że w takim szerszym kontekście, długofalowo, no to uważam, że nie. Jeżeli piłkarz przez, powiedzmy, nie grał teraz i przez 3 miesiące nie gra w klubie i ma być powoływany we wrześniu, w październiku, to nie. To uważam, że taki piłkarz, nawet mający duży potencjał, nie powinien, bo w większości przypadków taki piłkarz nie będzie prezentował odpowiedniego poziomu i w tym decydującym momencie poślizgnie się. Tak jak Kamil Grosicki nie grał w West Bromwich Albion, miał taką sytuację właśnie za czasów Paulo Sousy na Wembley, jak zagrał, poślizgnął się, brakowało tego czucia piłki, a już Grosicki grający regularnie w Pogoni Szczecin to jest zupełnie inny piłkarz. Jeśli mamy piłkarza na przykład właśnie powołać krótkoterminowo, znaczy w tym sensie pomóc zawodnikowi, czyli tak jak robi teraz Czesław Michniewicz, to tak, piłkarz nie grający w klubie regularnie może zostać powołany, ale tylko tak jak to zrobił teraz Czesław Michniewicz na zachętę. Powołuje Ciebie, przyjeżdżasz na zgrupowanie, daje Ci szansę, zaprezentuj się, ale jeśli chcesz dalej być moim zawodnikiem, to musisz postępować według moich zasad. Sugeruję Tobie, zmień klub, żebyś grał regularnie. Liczę na Ciebie. I właśnie taki sygnał Czesław Michniewicz wysyła do Walukiewicza, Linetego i do Płachety. No bo tak jak Wam mówiłem, jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to tych skrzydłowych wielu nie mamy. I taki Płacheta, który grający w Championship regularnie, na wysokiej intensywności, mający szybkość. Pamiętacie Płachetę z gry w polskiej Ekstraklasie, gdy zachwycał nas grając w Śląsku Wrocław, strzelający gole na Łazienkowskiej. No takiego Płachetę chcę widzieć, więc mam nadzieję, że wróci do zdrowia i będzie prowadził Norwich, będzie strzelał gol za golem. I tak samo Linety, przecież za czasów Paulo Sousy nas zachwycał i na Wałki, no musi zmienić Torino. Właśnie Płacheta, Linety to są piłkarze, czy Walukiewicz, grający regularnie we włoskim klubie, nawet trafiający do Holandii, to jest ważny zawodnik, piłkarz, który może w pewnym momencie nawet
moim zdaniem to ma taki potencjał, że może w przyszłości tego Glika zastąpić, nawet bym powiedział, że może wygryźć Bednarka. W tym momencie to się wydaje takie science fiction, ale ja u byłego zawodnika Pogoni Szczecin widzę potencjał. Potencjał do tego, aby mógł rywalizować z Bednarkiem, a żeby mógł rywalizować z nim, no to musi grać regularnie, musi zmienić klub. Jeżeli będziemy mieli Walukiewicza grającego regularnie w Lidze Włoskiej, to nasza reprezentacja będzie silniejsza, a gdy Linety, Walukiewicz czy Płacheta, czyli piłkarze o dużym potencjale nie grają, to od razu ich poziom gry, poziom wyszkolenia, znaczy nie wyszkolenia, tylko umiejętności, od razu ich ta forma spada o 30%. Tak samo Kamil Juźwia, który no, z uwagi na kontuzję też nie grał, i o tym Czesław Michniewicz właśnie w MLS rozegrał trzy spotkania w ostatnim czasie. No i właśnie też Czesław Michniewicz zakomunikował Kamilowi Juźwiakowi, że powinien grać. Tak jak mówię, że ci piłkarze dostali powołanie na zachętę. Jeżeli chodzi o tych piłkarzy, których wam wymieniłem, no to tutaj o Drągowskiego i o Kędziorę się nie boję, no bo Tomasz Kędziora to jest taki piłkarz, który przez ostatnie kilka lat grał regularnie w Dynamie Kijów. Co prawda teraz, jeżeli chodzi o Lech Poznań, no to przegrywał tą rywalizację z Portugalczykiem, który miał masę asyst, ale to jest taki piłkarz, który bez problemu moim zdaniem w Lechu wywalczy miejsce w pierwszym składzie, jeśli w Lechu zostanie, a jeśli nie, no to w każdym innym klubie zagranicznym. Podobnie Bartłomiej Drągowski to też jest zawodnik, który może wiele zdziałać w tej piłce światowej. Jestem ciekaw waszej opinii, zachęcam do komentowania, co ogólnie sądzicie o takim materiale, wypowiedzcie się. Ciekaw jestem też, jak ogólnie oceniacie działanie Czesława Michniewicza, jego pracę w tym momencie? Czy są jakieś rzeczy, które wam się nie podobają? Bo tak można na dobrą sprawę powiedzieć, że po tych kilku miesiącach, gdy się patrzy na Czesława Michniewicza, to jednak nie można się do niego przyczepić. Wyciągnął wnioski, nie popełnia błędów swoich poprzedników. Robi wszystko, żeby osiągnąć sukces. Pamiętajcie, moi drodzy, o subach, lajkach, dzwoneczkach. Zachęcam do komentowania. Napiszcie też w komentarzach, jakie nowe materiały chcielibyście zobaczyć, o jakim piłkarzu chcielibyście usłyszeć. Dziękuję wam serdecznie. Życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!